starać o dofinansowanie. Tak, no co, rządy wielkości, tutaj będzie 4,5 miliona, to co, wyrzucimy ten projekt? Nie, ja mam odpowiedź, przepraszam, bo będzie 4,5 miliona. Ja odpowiem. Państwo powinni być przygotowani, jak dają takie. Nie, proszę Państwa, ja w tej chwili proszę bardzo przerwę, ale słyszę i w tym momencie, że tak powiem, niestety muszę zareagować. Proszę Państwa, nie, tym bardziej, że nie godzi się tego typu rzeczy mówić poza czymś plecami. Chcę powiedzieć po pierwsze, jeszcze raz przypominam, że inwestycja ta została. Jest drugi raz, że tak powiem. Ja powiem, że ja tak. Po prostu są tańsze możliwości rozwiązania tego problemu, żeby rencista czy inwalida z poziomu wysokiego znalazł się na niczym. Są windy i to są koszty 1/4 tego, co tutaj zaraz powiedzą. I podesty dla przykładu są elektryczne, one są droższe, ale są takie, które na korbę. Najeżdża... Ale one są ciężkie w obsłudze. No cięższe, ale są finansowo do wniesienia. Bardzo ciekawe, ale przejdźcie po mieście i tam, gdzie ja widzę rozwiązania, nie wiem, albo my nie jesteśmy jeszcze społeczeństwem, który dorósł do niektórych elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej, ale tam, gdzie są instalowane, bardzo często się psują i nie działają. Więc pytanie jest takie, czy my idziemy w rozwiązania, które działają, czy rozwiązania, które nie działają? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówisz o rozwiązaniach takich półśrodkach typu korki i inne cuda, nie wiesz, o czym mówisz, dopóki nie będziesz osobą uzależnioną od tego typu urządzeń i nie znajdziesz się w sytuacji koniecznej do ich wykorzystania. To nie chodzi o to, żeby nie pasować. Niestety znam życie od tej strony z pewnych względów. Więc ja ci powiem, osoba, która potrzebuje pomocy poruszania się, bo jest skazana na nie budzę, patrzy na krawężnik, stanowi problem. A korka i inne cuda stanowi problem wielokrotnie. To jest tak rozwiązane, że sobie dają radę. Ja wam jeszcze tylko jedno chciałam powiedzieć. Jeżeli są to koszty przekraczające możliwości realizacji przez Radę Dzielnicy, to powinna być od razu uchwała, wniosek do budżetu miasta o ujęcie tego w roku następnym. Nie możemy sobie pozwolić... z Unii Europejskiej, żeby dofinansować. Słuchaj, no dobrze, ale to... Ale my wniosku nie złożymy do Unii Europejskiej. Nie złożymy do Unii, tylko miasto. A jeżeli rozgrzebiemy realizację zadania, to musimy mieć zapewnione finansowanie, bo nie będzie to trwało 4 lata. Nie tylko o to chodzi, żeby to po prostu spójnie razem szło. Ja nie kwestionuję, że to jest niepotrzebne. Ja czterema rękami jestem za tym przejściem. Tylko mnie chodzi o to, że to trzeba po prostu jakoś spiąć i zapewnić finansowanie, bo jeżeli finansowanie przekracza możliwości Rady Dzielnicy, to tu powinna być uchwała, wniosek do budżetu miasta, który się właśnie między innymi teraz tworzy, tak? Proste. To nie jest ani, wydaje mi się, ani złośliwość, ani nic. No. Takie według mnie powinny być działane. No. Jak będzie już ten projekt gotowy, bo wtedy będzie mniej. Kosztorys jest elementem projektu. Jeżeli Janek powiedział, że przyszedł projekt, a jest on w pomieszczeniu zarządu, bo nikt tego projektu nie widział, więc zadałam pytanie, jaki jest koszt. Ja złożyłam. Tylko tyle. Gdyby projekt był na komisji, to by to wyskoczyło na komisję. Projekt
na komisji, panie Nie, był na komisji infrastruktury. Koncepcja była. Koncepcja była, drogi kolego, a koncepcja nie zawiera kosztorysu. Nie, kosztorysu nie było. Kosztorysu nie było. Tak, ale ja też powiedziałem na wstępie dzisiaj tego, że na komisji była koncepcja, w związku z tym, że między innymi wpłynął projekt, dlatego został autopoprawką zmieniony. Skracamy przerwę, bo materiał są takie, jakie są. Teraz zaczynamy.